macie takie coś z cyberpunku? Cześć, witam ponownie na kanale Historia Gier Komputerowych i dzisiaj będziemy grali w grę Capcomu Ghosts and Goblins. To jest gra z 1985 roku i to jest w zasadzie dla mnie taki złoty okres, który się zaczął od 1984 w zasadzie do powiedzmy do końca lat 80., początku 90., kiedy były te gry arkadowe moim zdaniem takie najfajniejsze, najlepsze, najpopularniejsze. Najwięcej się działo, najwięcej innowacji, po raz pierwszy różne mechaniki były wprowadzone jakby w życie, wprowadzone do gry. I tak trochę nie rozumiem tego, bo tak generalnie Golden Age, jeśli chodzi o gry automatowe, o gry wideo, to uważa się za ten okres tam 79 do właśnie 82, 3, 4 do gdzieś tam połowy lat 80. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Tamte gry to naprawdę, to dla mnie to nie jest żaden Golden Age, tylko to taka epoka, nie wiem, krzemienia łupanego albo krzemu łupanego. To ja bym tego naprawdę nie nazwał Galaxians, Galaga, czy tych takich pierwszych gier tego typu, Pac-Mana i tak dalej. Nie rozumiem, to są legendy, ale to jest. To nie jest to, co było najlepsze w grach wideo dla mnie, w tych grach wideo takich arkadowych w tym okresie gier 2D. Najlepszy moim zdaniem okres gier 2D, gier wideo, gier arkadowych, to był właśnie 80, powiedzmy koniec 84, ale tak naprawdę 85 do końca lat 80. I jednym z takich sztandarowych tytułów, takich największych gier tego okresu dla mnie, albo pierwszą taką grą, która była w sumie przełomowa z wielu punktów widzenia i taka naprawdę super i w ogóle już miała super grafikę, właśnie to ten 85 rok to był okres, kiedy się zaczęły gry naprawdę super grafiką, kiedy ta grafika 2D zaczęła osiągać ten swój szczyt, czego takim szczytowym osiągnięciem, takim kompletnie szczytowym, to były te wszystkie Final Fantasy, te gry, które potem, albo na przykład Metal Slug się nazywała ta gra, tak, Metal Slug, te gry, które potem na konsolach płaskich, na płaskich, no na tych 2D, one były takie, no się kurwa zapętliłem, trzeba będzie to wyciąć. Dobra, wracając do tego Ghosts and Goblins. Gramy go sobie dzisiaj na kilku platformach. My już wcześniej graliśmy w Ghosts and Goblins przez chwilę na Spektrumie. No w ogóle ten odcinek, który był o Ghosts and Goblins na Spektrumie, to tak wiązał się z wieloma kontrowersjami, bo nie udało mi się to, ja w ogóle tą grę chciałem przetestować na Commodorku, nie udało mi się z wielu powodów, już tam nie wnikając w szczegóły, odpalić. Odpaliłem na Spektrumie, powiedziałem tak dosyć żartobliwie, że o, tutaj Spektrum wygrał z Commodorem, bo na Commodorze się gra odpaliła, na Spektrumie nie. No i to się spotkało z jakąś tam falą hejtu ze strony komodorowców, z jakimś zadęciem zaczęli dyskutować na ten temat. A jak to? Przecież Commodore to jest najlepszy komputer 8-bitowy. W ogóle Commodore nie jest najlepszym komputerem 8-bitowym, moim zdaniem, bo zaraz padnie pytanie, a to jaki niby jest? Moim zdaniem najlepszym komputerem 8-bitowym jest MSX2+. Porównywanie go z Commodorem, znaczy to też jest takie plusowe zwycięstwo. To jest tak jak Commodore wygrał z Atari, i tak samo nie ma sensu porównywać MSX-a 2+ z Commodorem, bo wejście na rynek tych dwóch komputerów dzieli po pierwsze 3 lata, po drugie MSX2+ był dostępny tylko na rynku japońskim, MSX2 był dostępny na całym świecie, ale tak powiedzmy średnio popularny i też wszedł na rynek chyba z rok czy dwa po C64. MSX1 wszedł mniej więcej rok po Commodorku C64. I to są porównywalne platformy i my sobie porównamy gry na C64, gry na MSX-ie, te same gry albo inne gry, które są najlepsze na Commodore, które najlepsze na MSX-ie i każdy będzie mógł jakby własną opinię, własną ocenę wydać, a ja stwierdzę, który mi się bardziej podoba. Generalnie nie jestem jakimś wielkim fanem C64, miałem przez pół roku, było to dla mnie rozczarowanie, od razu przyszedłem na Amigę. Czemu bezsensowne jest porównanie MSX2+ z Commodorem C64, to już powiedziałem, 3 lata różnicy. Tak samo bezsensowne jest ciągłe porównywanie C64 z Atari. Komodorowcy ciągle wznoszą taki argument, że o, Commodore jest taki super, wygrywa, jest lepszy od Atari. Fajnie, że jest lepszy od Atari, ale te architektury dzieli 3 lata różnicy. 3 lata to była przepaść w tamtym czasie. To była przepaść, jaka dzieliła C64 od Amigi. Amiga weszła w 1985 roku,
a C64 w 82. 3 lata dzieliły C64 od Amigi i 3 lata dzieliły C64 od Atari 400, Atari 800, które wyszły w 79 roku. Stąd porównywanie tych dwóch platform, Atari 8-bitowego i C64, jest bez sensu. Atari było 3 lata wcześniej, było prekursorem domowego komputera do gier i pod tym względem ma swoje miejsce w historii gier komputerowych, w historii komputerów takich domowych. Commodore ma swoje miejsce, dlatego że była to najpopularniejszy, to był najbardziej komputer, który się sprzedał w największej ilości w ogóle w historii. Jako jeden konkretny model, C64, sprzedał się tam, nie wiem, według różnych szacunków między 20-30 milionów. To była absolutna deklasacja konkurencji. I czemu tak było, o tym też sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie przy okazji na przykład takiego komputera Texas Instruments 99 przez 4A, który już do mnie leci ze Stanów Zjednoczonych. Więc jak doleci, to go sobie otworzymy, przetestujemy, ogramy i porozmawiamy trochę o historii Texas Instruments, bo to jest też bardzo ciekawa historia firmy Texas Instruments. Także do tej historii firmy Texas Instruments sobie wrócimy też, ale już skończmy może z tym no nie wiem, przynudnym trochę gadaniem. Wróćmy do Ghost and Goblins. Zaczniemy od Ghost and Goblins na automatach. To będzie nasz taki benchmark. Potem zobaczymy sobie tą grę na Amidze, zobaczymy sobie tą grę na Atari ST i zobaczymy sobie na 8-bitowych komputerach. Może uda się także zobaczyć na C64, co się nie udało wcześniej. A to dlatego, że kupiłem sobie, ale nie znajdę, więc wam nie pokażę. A nie, znajdę i wam pokażę. Kupiłem sobie, o tym już mówiłem, takie coś, co się nazywa Pi 1541, wersja Epix Fast Load, i to jest sprzętowy emulator stacji dysków 1541 do Commodora. I w związku z tym, że takie coś już teraz mam, to będę mógł odpalać gry, których wcześniej nie mogłem odpalać, bo miałem tylko tapecarda, który uruchamiał tylko jakieś tam programy PRG, to były zrzuty z plików kasetowych. Nie wiem dokładnie, więc się nie będę mądrzył, ale na tym tapecardzie dawało się odpalić gorszą połowę gier na C64, a na tym się da odpalić wszystko i będziemy próbowali. Dobra, bez jakby dalszego zbędnego przynudzania odpalamy sobie wersję na automaty. Co to? O, proszę bardzo. I w ogóle, bo tak, czemu to będziemy porównywać na Amidze? Dlatego, że Amiga była dla mnie takim komputerem, który wydawał tą obietnicę, że w domu możemy sobie pograć w te rzeczy, które w tamtych czasach były na automatach. I ta jakość była 1:1. Commodore był dla mnie dlatego rozczarowaniem, bo po prostu nie dawał tej możliwości. Te gry, które wersje arkadowe na Commodora C64 to naprawdę w porównaniu z oryginałami biedne. To nie było to. I to była obietnica, którą spełniło Atari 8-bitowe kilka lat wcześniej. Dlatego, że Atari dawało szansę grania w domu w gry z automatów, gry takie arkadowe, które wówczas były na topie, czyli koniec lat 70. Te wszystkie takie gry, które, nie wiem, Galaga, Galaxians, Quicks, Pengo, co tam jeszcze było z takich gier? No, nie pamiętam, ale dopiszę na dole. W każdym razie to była oferta Atari. Atari pozwalało w domu pograć w te gry z automatów. I ponieważ one były dosyć prymitywne wówczas, to dało się je na Atari otworzyć w miarę wiernie. Jedyna różnica była taka, że na automatach najczęściej była ta rozdzielczość wyższa, tam 256x200 albo 320x256. I na komputerach domowych 8-bitowych, na Atari także C64 i na przykład no, na niektórych innych, na przykład na Amstradzie, ta rozdzielczość była połowa tej rozdzielczości w poziomie, czyli 160 na 192, 200, 256, różnie, ale było to 160.
A było to spowodowane tym, że no nie było potrzeby na wyższą rozdzielczość, dlatego że po pierwsze ona nie miała sensu, bo sygnał NTSC nie był w stanie przekazać wyższej rozdzielczości z kolorem na telewizor. Więc tak naprawdę to wyglądało bardzo podobnie na telewizorze poprzez modulator RF i sygnał NTSC na tych telewizorach, które w tamtych latach były dostępne w Stanach Zjednoczonych. To czy to było 320, czy to było 160, to nie robiło żadnej różnicy. Natomiast robiło różnicę, jeśli chodzi o ilość pamięci konieczną do wyświetlania obrazu oraz robiło różnicę, kiedy trzeba było tą pamięć przepchnąć, czyli trzeba było jakiś scroll zrobić albo coś dynamicznie robić na ekranie, to wtedy to się zaczynał problem dla tamtych komputerów, bo one nie miały odpowiedniej mocy obliczeniowej. No i dobra, mamy już grę. Zobaczmy, jak się w to gra. Jak ta gra przetrwała próbę czasu, jak w nią się gra po latach, jak ona wygląda w porównaniu z Amigą, jak ona wygląda w porównaniu z Atari. Gramy dalej na tym joysticku. Competition Pro. On ma trochę akurat do tego typu gier, to on jest delikatnie mniej wygodny, dlatego że problem polega na tym, że ja tutaj na jednym guziku mam strzelanie, na drugim mam skakanie i on jest tak no, rozmieszczony delikatnie, niekomfortowo. O Jezu, tego nie chcemy. A może chcemy? Nie, nie chcemy. Trudna gra, ale naprawdę, grafika, zobaczcie na to. To jest jak na tamte czasy, 85 rok. To jest właśnie ten moment. To jest ten moment, kiedy gry zaczęły wyglądać. Się przydałbym, no więc co? O, nie, myślałem. Akurat tego bossa to się lepiej robi ogniem. No dobra, już nie ma co wracać, spróbujemy. Jest! No ale bez zbroi. O błąd, teraz nie będę mógł skoczyć, bo to mi się cofnie, nie? Z tego co pamiętam. A właśnie, taka podpucha miała miejsce. Co to? Czas mi się kończy? Nie! O! To jest minus tego Joya. Jak gramy w gry arkadowe, gdzie są dwie funkcje na dwóch różnych guzikach, to jest to mniej wygodne. No, zobaczmy, jak tam z bossem wyszło. No i co, no nie da się.
No i mamy to samo teraz na Amidze, czyli Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins to jest gra Capcomu, oryginalnie 85 rok na automatach. Tak jak mówiłem, 84-85 rok na automatach to był ten okres taki przełomowy, kiedy przed tym 84 rokiem gry były naprawdę takie prymitywne, proste, słaba grafika, nic ciekawego. No, przynajmniej z grubsza. 85 rok i dalej to już naprawdę był ten rozkwit taki, kiedy była innowacyjna mechanika, nowy design, gry zaczęły mieć jakąś głębię, nowe mechaniki, takie mechaniki, które potem powstały te wszystkie takie rodzaje gier, które znamy do teraz, przynajmniej jeśli chodzi o te gry 2D. I właśnie Ghosts and Goblins był takim przedstawicielem tych gier automatowych z 85 roku, który już fajnie wyglądał, gdzie już była fajna mechanika, gdzie było no, strzelanie jakimiś przedmiotami, rzucanie nożami, mieczami, dzidami, kopiami, jakimiś pochodniami z ogniem, tarczami, różnymi tam rzeczami. Nie wiem, że to się wczytuje, że tu się trzeba coś nacisnąć. O, właśnie, to tak mogłem czekać w nieskończoność. Był scrollowany ekran, to była taka w zasadzie taki trochę platformówka, trochę strzelanka chodzona, taka w bok. Grafika naprawdę jak na tamte czasy super. To jak sobie popatrzymy na gry sprzed Ghosts and Goblins, jak wyglądały, i Ghosts and Goblins i dalej, to jest po prostu jakaś przepaść. To nastąpił taki moment przełomowy, jeśli chodzi o stronę wizualną i gameplayową gier. Dobra. Wczytuje nam się to powoli. Przed chwilą graliśmy w wersje różne, bo ja grałem wcześniej jeszcze na wersję automatową, trochę ponagrywałem, potem CS4, potem jeszcze Atari ST pewnie ogramy i na końcu, no i na końcu niespodzianka. Na jakiej platformie jeszcze? Bo na Spectrumie graliśmy wcześniej, to podrzucę jakieś takie, nie wiem, urywki, porównamy te wszystkie wersje. Ja wiem, zaraz się podniesie lament komodorowców, że jak to tak można porównywać wersję na CS4 z wersją na Amigą. Widocznie można, skoro porównuję, no przecież ja nie twierdzę, że to jest jakieś super sensowne porównanie, tylko pokazuję, żebyście widzieli różnicę, nie? Jak to wyglądało na komputerze 8-bitowym, jak to wyglądało na Amidze 500. To porównanie jest o tyle nieuczciwe, dodatkowo, że wersja na Amigę powstała chyba w 90 roku, czy już tak naprawdę późno, 5 lat po tym, jak wyszła wersja arkadowa, a wersja na C64 powstała prawie od razu, bo tam rok po wersji arkadowej, czyli w 86 roku. Dobra, wczytało nam się. Porównamy sobie tak 1:1 gameplay wersji amigowej z wersją, w ogóle joysticka nie mamy. Widzicie, ja zapomniałem o joysticku. Krótka przerwa techniczna. Dobra, wracając do tematu, koniec tego marudzenia, gramy. Nie wiem co ja zrobiłem i nie wiem czy to działa. A mam nawet pewne wątpliwości, bo mam wrażenie, że nie ma. Press fire for one player, no i pressam i co? No mówiłem, z tym działem są problemy. Dobra, jak wypniemy i wypniemy, to co się stanie? Coś tu działa jakby. Aha, ja wiem o co chodzi, to jest po prostu... No jest teraz w trybie padu, co znaczy, że mi działa nie ten guzik co trzeba. A czemu dźwięku nie ma? Pościszyłem go. No i patrzcie, no zobaczcie jak to wygląda. To można porównywać z CS4. No, nie można. Kurde, tego nie lubię. Rozumiem, że z tą bronią walczyć. To jest... Oszalaj. Chrupło teraz, nie wiem czy to widzieliście.
reasumując. Super gra, jak dla mnie gameplay jest prawie identyczny jak w wersji arkadowej, wizualnie to też jest chyba 1:1. No naprawdę mógłbym po pikslach patrzeć, ale jak dla mnie to jest 1:1. To samo i wizualnie, i gameplayowo może różnice są minimalne. Takie, nie wiem, tam chyba 4 duchy były w arkadowej wersji, tutaj 3. Ale to jest praktycznie to samo, bardzo podobne są. Miałem wcześniej wrażenie, że wersja Amigowa jest delikatnie łatwiejsza, ale teraz wydaje mi się, że nie, że to jest podobny poziom trudności. No generalnie prawie ta sama gra i to jest super gra, to w dalszym ciągu jest super gra. Co prawda ona była trochę krytykowana jak wyszła na Amigę, dlatego że wyszła około 5 lat po oryginalnej wersji automatowej. No i wówczas już trochę, no była różnica, nie? Trochę odstawała od tych gier, które nawet na Amidze wychodziły w tamtym czasie. Nawet konwersje arkadowe, takie konwersje jak R-Type 2, która wygląda fenomenalnie na Amidze, tak samo jak na automatach, a nawet mam wrażenie, że delikatnie lepiej, bo się pojawia częściej Parallax, czyli ta taka, gdzie się z różną prędkością przesuwają różne płaszczyzny, różne plane'y tła. No to jednak Ghosts and Goblins, jak na niego patrzymy, delikatnie odstaje od najlepszych gier wizualnie, najlepszych w okresie właśnie na przełomie lat 90., czyli tam 89., 90., 91. Takie gry jak Final Fight wyglądały lepiej na Amidze niż Ghosts and Goblins. R-Type już mówiłem, no było takich trochę gier, które były konwersjami z automatów i były bardziej współczesnymi konwersjami z automatów niż jednak 5-letnia gra, nie? Ale w dalszym ciągu fajnie się gra, bardzo dobrze to wygląda. Trudna gra, jak większość tych automatowych gier. Super, dla mnie rewelacja. Wersja Amigowa jak najbardziej przetrwa próbę czasu. Wersja komodorowska nie bardzo. Ten remake z 2000 tam któregoś, chyba 15 roku, jest fajniejszy i lepiej wygląda, i lepiej się gra. Jakiś taki jest przyjaźniejszy, nawet łatwiejszy dużo. No ale ta oryginalna wersja z 86 roku to tak jak dla mnie to średnio. Dobra, to tyle. Zobaczmy jak ta gra wygląda na Atari ST. Przerwa techniczna.